Witam w 995. części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, w której pochylę się nad dwoma tekstami artykułu autorstwa doktora Marcina Chmielowskiego. Pierwszy pod tytułem Franciszek Józef pochwaliłby to, że mamy aż tyle ministerstw, mnie jest z tym trudniej. Oraz drugim pod tytułem 100 dni na reformy, bo potem będzie tylko trudniej. I jak zwykle zachęcam do wsparcia kanału audycji przez link podany w opisie. Libertarianin to ma klawę życie. Niezależnie od tego, jaki jest rząd i kto w nim jest, zawsze znajdzie się coś, do czego można się przyczepić, skrytykować, podważyć. Nie jest to krytyka dla niej samej. Sztuka dla sztuki to tylko jedna z możliwych do wykorzystania możliwości do opowiadania o tym, jak być powinno, co należy zmienić, by do tego dążyć, w kontrze do tego, jak jest. Oczywiście opowieści o ideałach trzeba umieć przełamywać tym, z czym się spotykamy za oknem, albo szybą smartfona czy innego monitora. Przez tę szybę gadżetu widzimy choćby, że w Argentynie, kraju, który na jakiś czas stanie się punktem odniesienia dla libertarian, Javier Milei już na wejściu zlikwidował większość ministerstw i zostawił tylko te, które kojarzą się nam z funkcjami państwa jako nocnego stróża interesów obywateli. Albo te, które należy uznać za zbyt ryzykowne do likwidacji, takie trochę polityczne, za duże, aby upaść. Myślę tu przede wszystkim o argentyńskim Ministerstwie Zdrowia, które jednak niestety zostaje. Co ciekawe, z badań, jakie miałem zaszczyt współtworzyć, ale obejmujących Polaków, wynika, że jest nam bardzo trudno wyobrazić sobie prywatyzację służby zdrowia. Chciałoby tylko 4% mieszkańców naszego kraju, o zgrozo. Ale żeby nie było tak wesoło, może i Milei zastał 18 ministerstw i zostawił tylko połowę z nich, ale nie zwolnił wszystkich pracowników zlikwidowanych resortów. Włączył ich do tych pozostawionych. Mimo wszystko zrobił coś inaczej, więc pokazał, że można. Ministerstw jest mniej. Może z czasem będzie też znacząco mniej pracowników. Tymczasem w Polsce mamy nowy rząd i uprawnione oczekiwania. Wraz z nowym rządem pojawiają się też nowe ministerstwa, jak grzyby po deszczu. Powstaje więc Ministerstwo do Spraw Polityki Senioralnej i ma być odpowiedzią na wyzwanie rzucane przez demografię. Można tu jednak zupełnie nielibertariańsko uznać, że obszar działania tego ministerstwa śmiało mógłby pozostać w gestii resortu zajmującego się sprawami społecznymi i rodziny. Zupełnie zaś libertariańsko można by było z kolei argumentować, że tak ważny temat jak demografia nie powinien być w ogóle w gestii państwa jako instytucji, bo to ma tendencję do formatowania polityk według jednego, odgórnego wzoru, a przeważnie jeden rozmiar tak naprawdę nie pasuje na wszystkich. Jak bardzo udało się ostatnio podnieść dzietność rządowym programem 500+, może sprawdzić każdy. Nie udało się. Dlatego też niekoniecznie systemowe zajmowanie się seniorami i to robione z poziomu ministerstwa dedykowanego w sprawie może pójść dobrze. Państwo jest antymidasem, które wszystko, co dotknie, nie zamienia się już w złoto, a coś z grubsza innego. Będziemy też już wkrótce zapoznawać się z decyzjami i działaniami podejmowanymi przez Ministerstwo do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i ponownie to nie jest nowy obszar zainteresowania państwa. Minister kultury Piotr Gliński był wirtuozem angażowania go w działania sektora teoretycznie pozarządowego. Nie jest to jednak jakoś wyjątkowe na tle innych krajów. Modeli społeczeństwa obywatelskiego jest więcej niż tylko jeden, ten bliski libertarianom, w którym to oddolna struktura dobrowolnych fundacji i stowarzyszeń zajmuje się animowaniem różnorodnych, ważnych dla społeczności działań oraz patrzeniu państwu na ręce. Dlatego ostatniego zadania akurat warto nie być przez nie w tym samym czasie dokarmianym dotacjami. Możliwy jest też taki model, w którym państwo zleca pewne zadania trzeciemu sektorowi, uznając, że ten jest lepiej wyspecjalizowany, bliższy problemom wymagającym rozwiązania i bardziej zmotywowany. Powstanie tego ministerstwa trzeba jednak widzieć jako okrojenie dotychczas bardzo silnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyłania się też Ministerstwo do Spraw Równości. Na pewno zajmie się na przykład zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. A tak zupełnie na poważnie, więcej ministerstw to tak naprawdę niewielki wydatek dla budżetu państwa. Liczby, jakie pod postacią złotówek zasilają nowe resorty, będą robić wrażenie, ale tylko w porównaniu z naszymi domowymi budżetami, prywatnymi. Dla nas jako Polaków, na których ten wydatek będzie podzielony, okaże się on do udźwignięcia. Co oczywiście wcale nie znaczy, że powinniśmy rozbudowywać administrację
frustracja nie ją ograniczać, bo wiecznie nienajedzona biurokratyczna maszyneria ma tendencję do wirusowego namnażania się i multiplikacji. Po co nam nowe resorty? Nowe ministerstwa to jednak efekt dwóch zjawisk i w tym kontekście trzeba na nie patrzeć. Pierwszy czynnik to oczywiście koalicyjny rząd. Więcej niż jedna partia i więcej niż jeden blok miały postulaty tak programowe, jak i personalne i widać tego odbicie na nowej liście ministerstw, a nawet mapie, bo Ministerstwo Przemysłu naprawdę będzie w Katowicach, co będzie miało swoje plusy. Każda dewarszawizacja instytucji centralnych cieszy, jak i minusy, będzie to ministerstwo urzędujące głównie w Pendolino i wiecznie w trasie między Śląskiem a stolicą. Trzeba dać każdemu jakieś poletko po to, aby miał się gdzie realizować i w ten sposób, aby zapewniał trwałość mocno przecież rozbudowanej koalicji, ciągnącej się od centrum na lewo. Taki jest koszt, jeden z wielu, stabilności. I ta sytuacja trochę przypomina Austro-Węgry z ich rozbudowaną na tle ówczesnej Europy biurokracją. O to jednak chodziło wąsatemu cesarzowi, o zbudowanie dla elit urzędniczych z różnych przecież nie tylko opcji politycznych, ale i narodów jakiejś przestrzeni, w której ich reprezentanci będą się realizować i nie rozsadzą państwa. Trzeba przyznać, że wtedy szło to całkiem nieźle, a pomysł był trafiony. Kompromisy wymagają poświęceń po wszystkich stronach koalicji. Drugie zjawisko to już coś mniej przygodnego niż akurat taki układ sił sejmowych. Do niedawna opozycyjnych, od niedawna koalicyjnych. To oczekiwania Polaków, przede wszystkim oczekiwanie zmiany gwałtownej, ale że pomysły na to, jak ta zmiana były bardzo różne, to i koalicja jest różnorodna. I tu wracamy do punktu pierwszego, ale jest też coś jeszcze. My już też jesteśmy sytym Zachodem i wielu naszych współobywateli uważa, że nasze państwo powinno przypominać te zachodnie. Chcą więc takich ministerstw jak te, które zajmują się klimatem, równością, politykami publicznymi czy innymi obszarami nie kojarzącymi się z tradycyjną rolą państwa. Im wygodniej, im bezpieczniej żyje się obywatelom, tym więcej stwarzają sobie abstrakcyjnych, wyimaginowanych problemów, którymi rzekomo bohatersko musi się zajmować instytucja państwowa i tym bardziej przekierowują swój zakres zainteresowań czy uwagi na mniej istotne kwestie, trzeciorzędne. To kiedy będzie inaczej? Kiedy w Polsce będzie jak w Argentynie? Mniej ministerstw będzie wtedy, kiedy Polacy będą głosować na partie głoszące postulat zmniejszenia ich liczby oraz radykalną, ale przy tym policzoną reformę finansów publicznych, a pozostałe postulaty takich partii będą zwyczajnie strawne dla większości głosujących. Jak się niedawno okazało, wybory nadal można bowiem wygrać w centrum, a nie na skrajnościach. Postulat państwa, możliwie mało rozbudowanego, trzeba więc przeciągać do centrum, a nie budować okop Świętej Trójcy gdzieś na skraju, a następnie bronić się proszkiem z gaśnicy. Na koniec, mogę wyobrazić sobie groteskowy, ale jednak przykład państwa, w którym ministerstw jest 5 tuzinów, ale zajmują się na przykład tylko wojskowością i sądownictwem. Z drugiej strony literatura zna przykład państwa, w którym ministerstwa są tylko 4, ale państwo, w jakim one urzędują, jest totalitarne i w dodatku terytorialnie ogromne. Chodzi oczywiście o Oceanię z 1984 roku Orwella. Ważniejszy jest zakres ingerencji niż faktyczna liczba resortów. Mamy ich sporo i gdybym miał decydować o tym, czy za dużo, bez znajomości kontekstu, jakim jest postulat odsunięcia i rozliczenia poprzedników oraz wielość podmiotów wchodzących w skład koalicji, to powiedziałbym, że dużo za dużo. Znam jednak kontekst i obawiam się, że ministerstw jest w sam raz. Zapłacimy za nie jako podatnicy, ale w zamian mamy otrzymać rządową stabilność. I druga część. Przez kina przetacza się właśnie film biograficzny o Napoleonie i idzie mu to tak sobie. Nie jest to Waterloo, ale nie jest to też Austerlitz. Choć jeśli wziąć pod uwagę oczekiwania to nowej ekranizacji losów cesarza najbliżej do Borodino. Niby do przodu, ale nie tak jak być powinno, a przy tym ogromnym kosztem i z niewykorzystaną szansą na pełne zwycięstwo. Opinie o panowaniu i polityce cesarza są oczywiście różne. W Polsce inne niż w większości Europy, co oczywiście nie dziwi, zważywszy na istotne historyczne okoliczności, obecne także w hymnie państwowym, ale wszędzie w związku z Napoleonem zapamiętana została jedna na klisz.
pisze. 100 dni. 100 dni Napoleona to schyłek jego władztwa, choć jemu współcześni o tym nie wiedzieli. Niewiele tak naprawdę brakowało do tego, aby Napoleoniadę sprężyną ucieczki z wyspy Elby rozkręcić na nowo. W dzisiejszych czasach przesiąkniętych duchem rządów demokratycznych 100 dni kojarzymy z początkiem, a nie z końcem. Powinniśmy to całkiem mądra zasada demoliberalnej mediokracji dać nowemu rządowi 100 dni względnego spokoju na przygotowanie spójnych reform. Sytuacja jest trochę podobna do tej z rynku pracy. Znajdując nowe zajęcie, potrzebujemy chwili, aby się w nie wdrożyć. Może to nie jest przypadek, że dość często umowy na okres próbny są 3-miesięczne, mniej więcej studniowe. Jest też drugie oblicze. 100 dni to czas, kiedy można zrobić najwięcej. Kontrastuje to myślenie ze spokojem, którego miejsce jest po stronie rządzonych. Rządzący powinni być właśnie niespokojni, powinni podejmować działania. Po pierwsze, dlatego, że wiele ważnych reform jest początkowo społecznie naprawdę bolesnych. Nierzadko polegają one na podobnym rozdysponowaniu środków publicznych oraz prestiżu, a są to zawsze deficytowe towary. Przeprowadzenie najistotniejszych i najbardziej potrzebnych zmian na samym początku pozwala na zwiększenie szansy na zobaczenie jeszcze przed kolejnymi wyborami ich pozytywnych rezultatów. W innym przypadku może być tak, że wyborcy odczują tylko koszty, ale korzyści przypiszą komuś innemu. Dygresja to oczywiście oznacza, że wymyślanie tego, co będzie reformowane, jak i przez kogo, trzeba prowadzić jeszcze przed wygraniem wyborów. Polityka ma bowiem swoją preprodukcję, trochę jak film. W Polsce przeważnie pomijaną, bo naszej klasie politycznej trudno się zmusić do myślenia w sytuacji, w której nie ma ona pewności, że dostanie w zamian nagrodę. Trudno się jej nawet zmusić do zapoznania się z wynikami badań wypływającymi z ośrodków akademickich i trzeciego sektora. Efekty widzimy jak na dłoni i znamy od podszewki. Po drugie, 100 dni jest kluczowe dlatego, że rządzących to już lud Dukaja nie zmroziły jeszcze biurokratyczne lute. Każda praca ma swoje kolejny, ta w administracji również. Łatwiej wytyczyć nowe ścieżki na początku, oby lepsze, mądrzejsze, bardziej frontem do obywatela i z korzyścią nie tylko dla jego samopoczucia, ale też portfela. Trudniej będzie w połowie kadencji, kiedy to każdy jakoś tam już odnalazł się w swojej nowej rzeczywistości. Czy tam dał się jej pochłonąć, bo stracił napęd? Początek jest ważny dlatego, że to wtedy do urzędów i ministerstw wchodzi nowa rzeczywistość, a przynajmniej powinna. Nowe pomysły powinny tam być wtłaczane przez nowych ludzi. Po trzecie, 100 dni zakłada większą tolerancję wyborców i szansę na to, że zwyczajnie zniosą więcej trudów. Wie o tym choćby libertariański polityk Javier Milei, który od razu przyznał, że pieniędzy nie ma i że będzie ciężko. Jasne, deklarowanie niełatwych, ale widocznych już niedogodności lepiej robić na początku kadencji niż w trakcie. 100 dni to test nie tylko dla rządzących, ale też rządzonych, przy czym w tym drugim przypadku próbie poddawana jest zdolność do bycia mądrze cierpliwym. I właśnie ten test polscy wyborcy pominą. Nowi rządzący, wszystko na to wskazuje, nie pozwolą nam ćwiczyć się w cnocie cierpliwości, znosić trudów ważnych reform, które niczym dieta przynoszą efekty dopiero po pewnym czasie. Szkoda. Trzeba więc intensyfikować głosy, które będą im przypominać o tym, że terapie szokowe popłacają, czego dowodem jest choćby nasz kraj i skumulowany wzrost, jakiego doświadczyliśmy i który wypracowaliśmy mimo kontrowersyjnych sporów. Leszek Balcerowicz nie zaczął zmian w kraju od powołania rzecznika praw dziecka. Zaczął od reform, które były bardzo, ale to bardzo bolesne i jednak potrzebne, konieczne. Przyniosły jednak efekty po czasie, choć oczywiście podział szacunku i dóbr, jakie one dały, dla wielu był i jest dyskusyjny, bo miało to swoje blaski i cienie i trudno orzekać, czy mogło zostać przeprowadzone w lepszy sposób. Jasne, umowa koalicyjna to wypadkowa. Nie ma co liczyć na 100 konkretów od którejkolwiek z opcji. Zawsze będą to wymieszane postulaty, umocowane w różnych szkołach patrzenia na państwo, jego rolę i społeczeństwo. Zawsze z różnych stron będą zdarzały się jakieś
jakieś hamulcowe czynniki, które przystopują ten zapał i będą służyły później jako wymówka, usprawiedliwienie braku reform. Jedyną systemową reformą nie może być jednak programowe odsunięcie poprzednich rządzących od władzy. Na to jest mandat od wyborców i to bardzo czytelny, ale potrzeba jeszcze reform, a te trudne trzeba zrobić szybko. Nawet nowa lewica powinna zrozumieć, że jeśli chce udzielić, to najpierw musi mieć co. Tymczasem polscy przedsiębiorcy i klasa średnia, co do zasady ludzie wykwalifikowani i pracowici, a przy tym, bo niestety te dwa czynniki nie zawsze to zapewniają, zdolni do produkcji PKB, dowiadują się, że te zmiany, na jakie czekaliśmy tak długo, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców czy podniesienie kwoty wolnej od podatku, to były tylko takie przenośne skróty myślowe albo że trzeba poczekać, bo nie wszystko naraz. Tak, nie wszystko. Najważniejsze na początek, najważniejsze powinno zaś być przekazanie, że centrolewicowa koalicja rozumie postulaty prorozwojowe i takie, których realizacja pozwoli nam się wszystkim wzbogacić. Bez tego ponownie będzie słychać trąbienie na alarm i wskazywanie na populistów winnych zamieszania, umiejętnie mieszających istotne prorynkowe postulaty z pomysłami, jakich realizacji żaden liberał czy libertarianin tym bardziej nie chciałby oglądać. Tyle, że takie ruchy polityczne są jak gorączka. Pokazują, że coś jest nie w porządku. Warto zobaczyć, na co zwracają uwagę i zacząć leczyć, bo jeśli nie zrobią tego lekarze, to populiści przyprowadzą swoich znachorów i szeptuchy. I z tym też nowi rządzący muszą sobie poradzić w pierwsze 100 dni. Czas na reformy jest teraz i tutaj i powinny to być działania uwalniające przedsiębiorczy potencjał uśpiony przez lata, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie spłacać długi, wrócić na ścieżkę rozwoju opartego o inwestycje, a nie konsumpcję i jeszcze zabezpieczyć się na okoliczność kolejnych ciut już zbyt częstych, nieprzewidywalnych wydarzeń, w czym na pewno nie pozwoli wzmożenie socjalnego rozdawnictwa, które zubaża społeczeństwo. Głosowanie, o tym już nawet kiedyś pisałem, więc teraz się tylko powtórzę, nie polega na wybieraniu najlepiej, bo to niemożliwe, polega na wybieraniu najlepiej jak się potrafi. Z niedoskonałego menu, mniejszego zła, wybieramy nowe problemy, jakie przyniosą nam kolejne rządy, ponieważ wierzymy, że właśnie z nimi poradzimy sobie lepiej niż z problemami, jakie wniesie w nasze życia ta opcja, na którą nie zasługujemy, głosujemy. Z grubsza tak wygląda rozpiska głosowania na mniejsze zło. Dlatego też nie narzekam, ale apeluję. Rozumiem wielość motywacji, jakie stały, czy to za wyborcami bardzo różnych, przecież partii, z których szeregów wyłonił się nowy rząd, kiedy to piszę, jeszcze go nie ma, choć Donald Tusk już został wybrany na prezesa Rady Ministrów. Rozumiem, że liberalny przekaz musi tam walczyć o swoje należne miejsce. To normalne, tak działa ten system, innego niestety nie mamy. Zmarnowanie 100 dni to będzie ogromny wydatek dla wszystkich obywateli, większy niż miliony dolarów wpompowane w taki sobie nowy film Ridleya Scotta. Dlatego oprócz spokoju po stronie wyborców trzeba także akcentować oczekiwania. Bardzo dziękuję.